matka mojej znajomej. No, jeszcze nie sędziwa kobieta, ale lata już swoje ma. I swoją mądrość oczywiście też. Oprócz tej mądrości ma kilka technik, jak rozmawiać ze swoją córką. Żeby ta chodziła jak w zegarku. Te techniki to chyba są opracowane od wielu, wielu pokoleń. Oprócz słynnej techniki ja o ciebie się martwię. Ja tu siedzę i o ciebie się martwię, a ty nie dzwonisz. To jest taka standardowa technika. Są techniki w rodzaju ty wyobraź sobie, śniłaś mi się, ty mi się śniłaś w nocy i ja nie mogłam potem zasnąć. Są techniki jeszcze w rodzaju modliłam się za ciebie, ja się za ciebie modliłam. Taka najłagodniejsza, taka niecodzienna, bo codzienne to są raczej z grubej rury, ale taka ładna, niełagodniejsza to jest ja myślę o tobie, ja nocami myślę o tobie. I ta moja znajoma ma małą zagwozdkę. No bo co ona ma zrobić, żeby jej mamuśka się nie martwiła, nie modliła. Nie myślała całymi nocami o niej. Chyba jedyną radą byłoby dostarczyć jej jakiegoś chłopa. Ale oni nie są na receptę.